W 1882 roku powstała pierwsza partia polityczna na ziemiach polskich. Międzynarodowa, socjalno-rewolucyjna partia Proletariat, zwana też Wielkim Proletariatem. Powstała z inicjatywy Ludwika Wareńskiego. Została jednak szybko rozbita przez policję carską. W 1892 roku w Paryżu utworzono Polską Partię Socjalistyczną, w skrócie PPS. Na jej czele stanęli m.in. Józef Piłsudski oraz Stanisław Wojciechowski. Wkrótce PPS stało się największą i najsilniejszą partią lewicową. Jej głównym celem było odtworzenie niepodległej Polski jako demokratycznej republiki o ustroju parlamentarnym. Zapowiadała przeprowadzenie głębokich reform społecznych w państwie. Równość wszystkich obywateli, wolność religii, słowa oraz druku, możliwość zakładania partii i stowarzyszeń oraz nadanie robotnikom prawa do strajku były jej podstawowymi postulatami. W 1893 roku powstała Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, na czele której stanęli Julian Marchlewski oraz Róża Luksemburg. Po połączeniu z działaczami z Litwy przekształciła się w Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, w skrócie SDKPIL. Była to pierwsza polska partia polityczna o ideologii marksistowskiej. Partia ta cele społeczne przekładała nad cele narodowe. Odrzucała walkę o niepodległość kraju, dążyła do obalenia caratu oraz stworzenia przy współpracy rewolucjonistów jednej rosyjskiej republiki demokratycznej, która miała stać się etapem do wybuchu ogólnoświatowej rewolucji i utworzenia ogólnoświatowej republiki proletariackiej. Zapowiadała likwidację własności prywatnej. Od 1897 roku na ziemiach polskich rozpoczął tworzyć się ruch narodowy. Wtedy też utworzono Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Podobne ugrupowania zaczęły powstawać w Galicji i Zaborze Pruskim. Cały polski ruch narodowy zaczęto nazywać narodową demokracją, potocznie zwaną endecją. Jego głównym ideologiem był Roman Dmowski, który w pracy Myśl nowoczesnego Polaka wskazał na naród jako najważniejszą wartość, a głównym celem było odzyskanie niepodległości i utworzenie państwa narodowego, w którym będą dominować Polacy. Popierano solidaryzm narodowy, czyli współpracę społeczeństwa we wszystkich trzech zaborach. Ruch ten nastawiony był na współpracę z Rosją, a jako największe zagrożenie dla polskości postrzegał germanizację. Od początku XX wieku ruch ten zaczyna przejawiać postawy antysemickie, doprowadzając do wzrostu napięcia między Polakami a Żydami. Pod koniec XIX wieku w Galicji powstał ruch ludowy, który stawiał sobie za cel poprawienie doli chłopów. Rozpoczęły się działania, które miały uświadomić politycznie i narodowo masy chłopskie. W 1895 roku powstało Stronnictwo Ludowe, które wkrótce zmienia nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe, w skrócie PSL. Partia dążyła do nadania praw wyborczych chłopom. W 1913 roku doszło do rozpadu PSL na PSL Lewica oraz PSL Piast, kierowane przez Wincentego Witosa. Poza Galicją PSL nie znalazł większego poparcia. Klęska Rosji w wojnie z Japonią uświadomiła Europie słabość rosyjskiego imperium, w efekcie czego społeczeństwo rosyjskie zaczęło domagać się reform. 22 stycznia 1905 roku wielka i pokojowa demonstracja ruszyła z petycją w stronę siedziby cara. Drogę zagrodziło im wojsko, które ostrzelało demonstrantów. Zginęło około 1000 osób, a wydarzenie to, nazwane Krwawą Niedzielą, stało się początkiem fali protestów, które uderzyły w cesarstwo, nie omijając również ziem dawnego Królestwa Polskiego. Szczególnie mocno wystąpienia te przybrały na sile w Warszawie, Łodzi, Białymstoku oraz Zagłębiu Dąbrowskim i Staropolskim. Kolejna fala protestów wybuchła w październiku 1905 roku, kiedy to polskie zakłady przyłączyły się do strajku powszechnego, jaki wybuchł w Rosji. Oprócz postulatów ekonomicznych pojawiły się postulaty o charakterze politycznym. Domagano się autonomii i praw dla narodu polskiego. Dzięki protestom w kilku miejscach w kraju na kilka dni udało się przejąć władzę od rosyjskiej administracji, którą zastąpiły tworzone przez Polaków organy lokalnego samorządu. W latach 1905-1906 wybuchały również strajki szkolne, w ramach których młodzież domagała się między innymi nauczania w języku polskim. Mimo tego, że ostatecznie wszystkie protesty zostały przez władze carskie stłumione, to jednak rewolucja lat 1905-1907 poprawiła sytuację Polaków w zaborze rosyjskim.
Polscy posłowie zasiedli w nowo utworzonym rosyjskim parlamencie, Dumie Państwowej. Wprowadzono wolność stowarzyszeń oraz tolerancję religijną, a w prywatnych szkołach można było nauczać w języku polskim. Większość nowych placówek powstała na skutek działania osób funkcjonujących w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej, czyli największej polskiej organizacji oświatowej w Królestwie Polskim, która to struktura została jednak szybko przez władze carskie zlikwidowana. Rewolucja 1905-1907 była pierwszym momentem, gdy polskie partie polityczne prowadziły tak intensywną agitację wśród mas społecznych. Najbardziej zaangażowana w rewolucję była PPS, co w efekcie doprowadziło do rozłamu w jej szeregach, gdyż tzw. młodzi koncentrowali się przede wszystkim na kwestiach socjalnych, przez co zbliżyli się do SDKPIL-u, a tzw. starzy, kierowani przez Józefa Piłsudskiego, podjęli walkę zbrojną, rozbudowując organizację bojową. W 1906 roku doszło do podziału PPS-u na frakcję PPS – Frakcja Rewolucyjna, którą utworzyli tzw. starzy, oraz PPS – Lewica, którą utworzyli tzw. młodzi. Dodatkowo w październiku 1906 roku, po ukazie carskim obiecującym reformy, na pozycje procarskie przemieściła się Endecja, mająca nadzieję na uzyskanie autonomii dla Królestwa Polskiego w ramach cesarstwa. Te przemiany doprowadziły do intensywnej walki politycznej między polskimi partiami, która wkrótce przeniosła się na ulice, przynosząc krwawe ofiary i walnie przyczyniając się do odzyskania kontroli przez carat. Największym przegranym rewolucji okazało się być PPS, które z tej rewolucji wychodzi podzielone i osłabione masowymi aresztowaniami. Na sile zyskuje Endecja, stając się główną siłą polityczną w zaborze rosyjskim. Autonomia w Galicji oraz narastanie napięcia na arenie międzynarodowej, zwiastujące wybuch potężnego konfliktu, spowodowało, że właśnie tam zaczęły powstawać pierwsze organizacje niepodległościowe. W 1908 roku we Lwowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstał Związek Walki Czynnej, którego zadaniem było szkolenie kadr oraz przygotowanie powstania na terenie zaboru rosyjskiego. Działacze Związku Walki Czynnej zakładali legalne organizacje sportowe mające przygotować potencjalnych rekrutów do służby wojskowej. We Lwowie powstał Związek Strzelecki, a w Krakowie Towarzystwo Strzelec.